Siemanko, kochani, witajcie. Czy poznajecie ten domek? Siema, Kapi. Siemanko. Słuchajcie, jesteśmy u mnie na domku. Kurczę, no, dużo, dużo zapytań było, dużo komentarzy, co z twoim domkiem, Bartek. No i mówię wam, tak jak widzicie, no co, no jest dosłownie kilka desek do przybicia. Deski są. Papa jest kupiona, kochani. No i trzeba to zrobić, ale zlecę to. Ja nie robię dachów, a też nie mam po prostu. No, potrzebowałbym z dwie osoby, tak, żeby tą papę tutaj położyć. Też jest niebezpiecznie, bo w sumie jest odeskowane, to trzeba zacząć z rusztowania z zewnątrz, nie? Będzie trzeba to zrobić. Także wezmę dachowców, zarobię pieniążki, bo teraz też zabiegany na innych budowach troszkę zarobię, bo po tej zimie były przestoje. No i co? No i wtedy zapłacę, niech chłopaki zrobią, tak? Trzeba dać też każdemu zarobić. Piękna malownicza wioska. Tu mamy całą połać obite. Jedną stronę dachu. No. I co? Stoi domek, kurczę. Tak to wystartowało fajnie. No ale to nic. No zaraz się zarobi pieniążki, jak mówię. No i robimy, nie? Działamy dalej. Troszkę porządek porobię na podwórku. Dzisiaj sobota, troszkę luźniej. No i będziemy działać. Także tutaj będą dwa pokoje powstaną. Tak jak wam mówiłem. Tutaj fajne okienko panoramiczne. Kapi, weźmiesz tą drabinę, położysz w dół. Pójdziemy w dół sobie. Tak. Wezmę pauzę może. Pokażę wam jeszcze tutaj z dołu, jak to wygląda. Bez zmian wszystko. Troszkę trzeba porządek tutaj porobić. Jeszcze te szczyty muszę, kurczę, zrobić. Będzie chwila czasu, to przyjedziemy, Kacper, nie? Wrzucimy tutaj belki, skręcimy dwa blaty i te szczyty zrobimy. Tu będzie salonik. Troszeczkę syf, bo tutaj sobie przesiadują niektóre osobniki. Nie wypowiem tutaj z imienia. No ale tu porządek trzymają, także tutaj syf to nie jest taki mój, chyba że budowany. Papę mam, tą i kopal, chyba już wam pokazywałem. Bardzo dobra papa. Na SDS-ie i kopal SBS na SBS-ie. No, mamy tutaj tak wymiary, wytrzymałość, wodoszczelność 115 metrów kwadratowe. No, metr na 15, 2,2 mm długości. I tu chyba pozmieniam, kochani, te ścianki działowe tak na szybko zrobiłem, ale tutaj jest tak, łazienka, znaczy łazienka jest tutaj, tak? Tutaj macie tą kuchnię. No i takie pomieszczenie gospodarcze zrobiłem, bo też komina nie robiłem. Mówię, sobie zrobię elektryczne, ale nie wiem, jeszcze się zastanawiam, czy elektryczne podłogowe, czy może zrobię sobie gazowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tu gazu nie ma, ale pomyślimy, może jakieś butle czy coś. Tutaj salonik będzie, czy fotele od te czwóreczki. Tutaj będziemy sobie siedzieć w salonie. Tutaj drzwi od wejścia, tak? Tutaj będzie balkon. Zrobiłem taką L-kę specjalnie okno, żeby tutaj po prostu rogówkę sobie włożyć. Tutaj jest słoneczko, taras na zewnątrz. No i tak to wygląda, kochani. To trzymajcie się, pozdrawiam wtedy. I co? Macie jakieś pytania tu w komentarzach? A schody, tak jak mówiłem, chyba zrobiłem metalową taką szynę po środku i stopnie drewniane. Strop jest, widzicie. Słup ładnie wszystko wyszło. No okej, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.